Kochani, dzisiejsze studium zatytułowałem Dlaczego wierzę Jezusowi? I chcę wam powiedzieć, dlaczego ja wierzę Jezusowi. I powiem wam, że ten temat, jak patrzę na to, co się dzieje w świecie, w Kościele, to chyba coraz bardziej jest aktualny. Nie wiem, czy zadajecie sobie pytanie takie, czy wierzyć Jezusowi, czy nie, czy wierzyć w to, co jest w Biblii napisane, czy nie. Ja wam powiem, jak u mnie ta droga wyglądała i dlaczego ja wierzę Jezusowi i dzisiaj jestem tutaj, gdzie jestem. Studiujemy teraz w lekcjach Szkoły Sobotniej jaką księgę? List do Hebrajczyków. A kto napisał ten list? Paweł. Apostoł Paweł, chociaż większość świata chrześcijańskiego uważa, że nie wiadomo, kto go napisał. Pamiętam dawno temu, jak uczyłem się, czy tam czytałem jakieś książki historyczne, trafiłem na taki cytat, słowa, które wypowiedział Voltaire. Znacie chyba tego człowieka z historii. Był poetą, jakimś myślicielem francuskim. I on powiedział, a żył na przełomie, jeśli dobrze pamiętam, w XVIII wieku, chyba na początku XIX. I on powiedział takie słowa, że za jego życia Biblia całkowicie zniknie z powierzchni ziemi, w ogóle nikt nie będzie się Biblią interesował. A się okazało, tak na przekór jakby, że w domu, w którym on mieszkał, wiele lat po jego śmierci zrobiono skład Towarzystwa Biblijnego i tam były składowane Biblie, które potem były rozsyłane na cały świat, bo wiecie, XIX wiek, początek XX, to olbrzymi boom ewangelizacji, zwłaszcza brytyjskie Towarzystwo Biblijne promowało Słowo Boże, wysyłano misjonarzy na nowo odkryte kontynenty do ludów, które nigdy nie słyszały o Chrystusie i Pan Jezus był uwielbiany praktycznie na całym świecie. Dzisiaj, tak jak powiedziałem, niewielu uważa, że chociażby list do Hebrajczyków został napisany przez apostoła Pawła. Ja pamiętam, kilkanaście lat temu tutaj na tym miejscu była taka konferencja. Przyjechał nasz brat, który z pochodzenia jest Serbem, a wtedy był wykładowcą w Newbold College, nazywa się Radisha Antic. I miał tutaj wykłady dla pastorów, dla starszych zboru. I mówił między innymi właśnie na temat listu do Hebrajczyków i też jego autorstwa, przedstawiając dowody na to, że to faktycznie apostoł Paweł napisał. A mnie w pamięci utkwiła taka jedna rzecz. Dyskusje różne trwały na ten temat, były różne konferencje organizowane nie w łonie naszego kościoła, ale powiedzmy na uczelniach biblijnych, chrześcijańskich, na zachodzie, na anglikańskich, na luterańskich uczelniach i tak dalej. I brat Radisha Antic opowiedział nam wtedy o jednym z profesorów, nie wiem jakiego wyznania był, czy baptysta, czy kościół anglikański, nie pamiętam, nieważne. Jeden z tych profesorów brał udział w tych konferencjach, dyskutowali, czy Paweł, czy nie Paweł. Jak przeszedł na emeryturę i spotkał się z tym naszym bratem, powiedział, to na pewno napisał Paweł, ale dopóki nie był na emeryturze, to nie mógł tego powiedzieć. Także, wiecie, dobrze jest znać wiele rzeczy, ale trzeba pamiętać o tym, że wiedza to jest zupełnie coś innego niż mądrość. I nam najbardziej zależy na mądrości, która pochodzi od Pana Boga. Natomiast ludzie, którzy mają wiedzę, różnie się zachowują i my musimy być bardzo ostrożni, słuchając tego, co mówią do nas i postępować tak, jak postępowali Berejczycy. Czyli co robić? Wszystko sprawdzać, badać, bo nieważne, czy to jest katolik, czy to jest luteranin, czy baptysta, czy adwentysta, każdego my musimy sprawdzić na podstawie tego, co jest w Piśmie Świętym
napisane. Bardzo was proszę, żebyśmy na moment jeszcze skłonili głowy. Boże i Ojcze łaskawy, który mieszkasz w niebie, dziękujemy za Twoje słowo, za to, Ojcze, że Ty prowadzisz nas Duchem Świętym, że dajesz nam zrozumienie i obdarzasz mądrością, tą mądrością ku zbawieniu i prosimy, Ojcze, pomóż, abyśmy nigdy od Ciebie nie odstępowali, byśmy zawsze mieli otwarte uszy na Twój głos, a Ty wskazuj nam, w którą drogę mamy iść. W imieniu Pana Jezusa o to prosimy. Amen. Znacie mnie już od dawna, wiecie, że albo nie wiecie, że jestem od urodzenia w kościele. Moja mama pochodziła z rodziny adwentowej, więc od dziecka zabierała mnie na nabożeństwa. Jak tylko się nauczyłem czytać, to podarowała mi Biblię. Ja tam sobie jakieś fragmenty czytałem. I zgadnijcie, jaką księgę najbardziej lubię z Biblii? No pewnie, że Daniela. I to nie tylko dlatego, że mam na imię Daniel, ale dlatego, że zawsze interesowałem się historią, a Księga Daniela w swoich proroctwach do historii nawiązuje co chwilę, prawda? Także Księga Daniela była tą, którą ja najbardziej lubiłem czytać. Jak tylko były wykłady, a dawniej, no to bardzo często mieliśmy wykłady w Chrzanowie. Teraz zresztą też, ostatnie lata mamy często, bo przynajmniej raz w roku, czasami dwa razy w roku, także wracamy do tamtych zwyczajów. Ale pamiętam, jak byłem dzieckiem, na przykład takie wykłady prowadzone przez brata Gradzikiewicza, gdzie były tłumy. Sala na 120 osób była tak nabita, że ludzie siedzieli na schodach i na parapetach, bo się nie mieścili na tych krzesłach. I wtedy nie było takich cudów, żeby tak wyświetlać, tylko brat Gradzikiewicz przywoził takie prześcieradła wymalowane, na których był ten posąg. Pamiętam problemy techniczne, bo jak pociągnął za sznurek, to się taka płachta z tym kamieniem spadającym z góry nie chciała rozwinąć. Ale wiecie, ludzie słuchali tego, chłonęli tego. Ja też. Miałem wtedy, nie wiem, 12-13 lat i słuchałem o tych wydarzeniach, o tych imperiach, które tam Złota Głowa czy Lew, Babilon i tak dalej, prawda? I było to dla mnie rzeczą fascynującą i bardzo zawsze to lubiłem, do dzisiaj to lubię. Bardzo się cieszę, że mamy we wtorki spotkania u brata Szkopińskiego, studiujemy Księgę Daniela rozdział po rozdziale, bo przychodzą na te spotkania też osoby spoza naszego zboru, także tym bardziej jest to dla nas cenne. Ale wiecie, powiem wam tak, czy to się nie znudzi? Jak mieliśmy taką reaktywację tych spotkań w zeszłym roku, brat Szkopiński na pierwszym spotkaniu, na drugim spotkaniu tak no, dawał nam do zrozumienia, że może trochę szkoda czasu, bo moglibyśmy coś innego w tym czasie zrobić, bo jeszcze te osoby spoza zboru tam nie przychodziły, bo jak one zaczęły przychodzić, to już nie ma dyskusji. No bo przecież 5., 10., 15. raz studiujemy to samo, tak? Ale my mieliśmy potem taką uciechę, bo na tych pierwszych spotkaniach brat Szkopiński dowiedział się co najmniej dwóch rzeczy, o których nie wiedział, chociaż jest ekspertem też od Księgi Daniela, a nie wiedział pewnych rzeczy i odkrył je. Dzięki temu, że żeśmy się spotkali i każdy swoimi myślami wymienialiśmy się. Także wiecie, Biblia jest tak cudowna, że nie wiadomo, który raz się to czyta, a Pan Bóg może nam otworzyć oczy na pewne rzeczy, których wcześniej nie widzieliśmy i dlatego warto codziennie otwierać ją, studiować i szukać. Kiedy dorosłem i poszedłem na studia, miałem taką sytuację, że z jednej strony zacząłem się zastanawiać. Zastanawiać, no bo wiecie, człowiek jak tam ma 19 lat, potem 20, trzeba jakieś kierunki w życiu obrać, zastanawia się, co zrobić, jak postąpić, w którą stronę pójść, prawda? Tym bardziej, że mój tata nie był adwentystą i był bardzo przeciwny temu, żebym ja się do kościoła przyłączył. Chociaż nigdy nie było to jakimś takim dla mnie jakąś taką przeszkodą dużą, ale no też
sprawiało, że zaczynałem się zastanawiać. No bo z jednej strony mamy Słowo Boże, z drugiej strony skąd możemy mieć pewność, że Księgi Mojżeszowe napisał Mojżesz. Podczas gdy uczeni, niektórzy adwentystyczni nawet uczeni dzisiaj uważają, że Ksiąg Mojżeszowych to na pewno nie napisał Mojżesz, tylko były napisane co najmniej 500-600 lat po wydarzeniach napisanych przez Mojżesza. O Księdze Daniela jest tak samo napisane. I pamiętam, jak byłem w księgarni, bo ja studiowałem na początku lat 90., to były takie czasy, kiedy nie było podręczników. A jak się ukazywały podręczniki, jakieś nowe albo wznowienia, to były w księgarni 1-2 dni i znikały. Dlatego my żeśmy mieli już taki zwyczaj, że jak była jakaś dłuższa przerwa albo jak kończyliśmy zajęcia, no to codziennie, nie co drugi dzień, tylko codziennie do księgarni w Krakowie na ulicy chyba Podwale jest taka, albo była wtedy księgarnia naukowa, bardzo duża. No i tam żeśmy spędzali wiele czasu patrząc, co tam jest nowego. Ja z reguły się kierowałem od razu na ten dział prawny i patrzyłem, czy jest coś, co powinienem mieć. A jak miałem trochę czasu, to jeszcze z ciekawości chodziłem na dział teologiczny i kiedyś znalazłem tam taką książkę napisaną przez jakiegoś katolickiego profesora, jakiegoś zakonnika. Książkę, nie pamiętam tytułu, nie pamiętam nazwiska tego autora. Ona była napisana w takim stylu jak wstęp do Pisma Świętego Zachariasza Łyko, czyli opis każdej księgi Biblii, kto, kiedy, o czym, w jakim kontekście i tak dalej. Wtedy jeszcze nie miałem książki Łyki, bo jakoś moja mama jej nie kupiła, kiedy była wydana, wtedy nie mogłem tego znaleźć i się zaciekawiłem tą książką, zacząłem ją przeglądać. No i jak myślicie, który fragment zacząłem czytać? Proszę? Nie słyszę. No, Księdze Daniela. No, dokładnie. I jak przeczytałem to, to może bym przesadził, jakbym powiedział, że mi włosy dęba stanęły, ale przeczytam wam teraz fragment, jaki znalazłem w internecie, który to nie jest z tej książki, ale dokładnie tak samo tą księgę opisuje. To jest na temat powstania, kiedy Księga Daniela została napisana. I takie jest oficjalne stanowisko większości teologów katolickich, protestanckich, no powszechnie przyjęte. Co bardziej prawdopodobne za Ptolemeuszów, kiedy pamięć o czasach niewoli babilońskiej już się zatarła, powstały opowiadania przedstawiające karierę żydowskiego mędrca na dworze pogańskich władców, niebezpieczeństwa, na jakie był wystawiony i ratunek w Bogu. Natomiast pomiędzy 167 a 164 rokiem w okresie prześladowań Żydów ze strony Antiocha IV Epifanesa powstały wizje głoszące kres wszelkich pogańskich królestw i nastanie Królestwa Bożego. Ptolemeusze, czyli potomkowie generała Aleksandra Wielkiego, Ptolemeusza, który zajął Egipt, stał się władcą Egiptu, i jego dynastia panowała nad Egiptem ponad 300 lat. Ostatnią królową była Kleopatra, ta słynna Kleopatra z czasów Juliusza Cezara. Jakie to ma znaczenie, to co tu pisze? Pamiętacie, kiedy zaczynają się wydarzenia opisane w Księdze Daniela? W którym roku? 457 to jest długo, długo po Danielu, a mówisz o dekrecie króla Artakserksesa, który powinien być jako początek tego proroctwa 2300 wieczorów i poranków. Ale to jest 150 lat później. Dlatego, że jak mamy pierwszy rozdział Księgi Daniela, to tam jest napisane, że w trzecim roku króla Jojakima Nabuchodonozor, król babiloński, najechał Jerozolimę i zdobył ją. Trzeci rok Jojakima, ktoś wie, który to jest rok przed naszą erą?
To jest 605, około 605 roku przed naszą erą. Daniel został wzięty do niewoli babilońskiej w 605 roku przed naszą erą. A tutaj jest mowa o tym, że Księga Daniela została napisana w wieku III, a proroctwa w wieku II przed naszą erą. Podczas gdy Daniel został zabrany do niewoli w VII wieku, koniec VII wieku, i żył w Babilonie w VI wieku przed naszą erą, czyli różnica jaka? 300-400 lat. Rozumiecie, co wam chcę przedstawić? Ja, będąc dzieckiem, zawsze myślałem, że Księgę Daniela napisał Daniel. Daniel żył gdzieś tam, no nie wiemy ile miał lat, urodził się 620 rok przed naszą erą, może ciut wcześniej. Zmarł prawdopodobnie gdzieś w 536 roku, 535 roku przed naszą erą. Natomiast uczeni mówią, że Księga Daniela była pisana aż do 160 gdzieś tam, 4 roku przed naszą erą. Wiecie, co ja sobie wtedy pomyślałem? Jeżeli to tutaj, przepraszam, jeżeli to tutaj jest prawdą, no to Biblia jest oszustwem. No bo jeżeli Księgę Daniela nie napisał Daniel, no to jak ja mam temu wierzyć? Jeżeli księgi mojżeszowe nie zostały napisane przez Mojżesza, tylko były pisane przez kilkaset lat tam przez różnych ludzi, a że końcówkę tych ksiąg to napisał jeszcze Ezdrasz długo, długo po niewoli babilońskiej, no to jak w to wszystko ja mam wierzyć? I wiecie, jak ja to sobie przeczytałem wtedy, to pamiętam to bardzo wyraźnie, jak wyszedłem z tej księgarni, siadłem w tramwaj i pojechałem na mieszkanie, jak się zastanawiałem nad tym. I potem przez cały wieczór myślałem, jak to z tym jest? Czy my możemy ufać, czy my nie możemy ufać? I wtedy, pamiętam, tego wieczoru przyszła mi taka myśl. Jakie jest takie najważniejsze proroctwo w Księdze Daniela przedstawione? Dzisiaj żeśmy o tym w lekcji wspominali. Proroctwo o czym? O przyjściu Pana Jezusa. Czy ono się wypełniło? Dokładnie? Bardzo dokładnie, prawda? W Księdze Daniela mamy proroctwo o 2300 wieczorach i porankach i o fragmencie z tego okresu czasu, o tych 70 tygodniach przeznaczonych dla ludu izraelskiego, którego końcówka, połowa ostatniego tygodnia oznaczała jaką datę? Śmierć Jezusa Chrystusa, prawda? I wtedy ja zacząłem sobie to myśleć w ten sposób. Jeżeli założę, że Księga Daniela była napisana w 164 roku przed naszą erą, to i tak było prawie 200 lat przed śmiercią Pana Jezusa. Czy jest możliwe to, żeby człowiek nienatchniony przez Ducha Bożego napisał 200 lat przed śmiercią Chrystusa, kiedy ta śmierć ma nastąpić? To nie jest możliwe. Człowiek nie jest w stanie czegoś takiego przewidzieć i coś takiego napisać. Więc ja sobie wtedy powiedziałem w ten sposób. To musiał Pan Bóg natchnąć pisarza tej księgi, żeby on to proroctwo napisał. Ale jeżeli Pan Bóg natchnął tego pisarza, to ja nie wierzę w to, żeby Bóg pozwolił, aby ktoś inny podszywał się pod Daniela. Dla mnie po prostu to jest niemożliwe, żeby Pan Bóg pozwolił na takie oszustwo, bo to byłoby oszustwo, ja tak uważam. Więc jeżeli to Bóg natchnął tego pisarza, to nieważne, co ludzie dzisiaj na ten temat piszą, profesorowie, teolodzy i tak dalej,
Ta księga musiała być napisana przez Daniela i musiała być napisana nie w czasach Antiocha Epifanesa czy w czasach Ptolemeuszy, tylko kiedy? W czasach Nebukadnezara, w czasach Baltazara, w czasach Cyrusa. Wtedy ta księga musiała być napisana. Tutaj popatrzmy na to proroctwo. W 8 rozdziale mamy to proroctwo o 2300 wieczorach i porankach. I tutaj to pytanie, które było zadane, dokądże to widzenie o ofierze ustawicznej i przestępstwo pustoszące trwać będzie i święte usługi i wojsko na podeptanie podane będzie. I rzekł do mnie, aż do 2300 wieczorów i poranków, wtedy przyjdą do odnowienia swego usługi święte. Pamiętacie, że w 8 rozdziale jest to proroctwo i w trakcie wyjaśniania przez anioła znaczenia tego proroctwa Daniel zasłabł, po prostu zemdlał. Czyli anioł nie dokończył mu tego wyjaśniania i potem mamy 9 rozdział, w którym nie ma żadnego proroctwa, tylko przychodzi anioł i zaczyna wyjaśniać. I to jest dalszy ciąg tego proroctwa o 2300 wieczorach i porankach i mówi, że z tego okresu czasu zamierzono, czy tam dosłownie jakby to z hebrajskiego czy z aramejskiego przełożyć, odcięto 70 tygodni dla ludu Daniela, czyli dla Żydów, prawda? I dla miasta Twego Świętego, czyli dla Jerozolimy. Na co? Na zniesienie przestępstwa. A w jaki sposób znosi się przestępstwo? Ofiarą. I na zagładzenie grzechów ofiarą, przelaną krwią. I na oczyszczenie nieprawości, czyli to też jest czynione ofiarą. Na przywiedzenie sprawiedliwości wiecznej, a my usprawiedliwienie mamy dzięki czemu? Dzięki Jezusowi. Czyli wszystkie te wyrażenia tutaj pokazują na to, że Chrystus, Mesjasz, miał złożyć swoją ofiarę. Na zapieczętowanie widzenia i proroctwa, a na pomazanie świętego świętych. Przecież wiedz i zrozum, że od wyjścia słowa o przywróceniu i zbudowaniu Jeruzalemu, czyli od roku 457, aż do Mesjasza wodza będzie tygodni 7, potem tygodni 62, gdy znowu zbudowana będzie ulica i przekopanie, a te czasy będą bardzo trudne. A po onych 62 tygodniach zabity będzie Mesjasz, wszakże mu to nic nie zaszkodzi, wszakże wzmocni przymierze wielu ich w tygodniu ostatnim, a w połowie tego tygodnia uczyni koniec ofierze palonej i ofierze śniednej. W jaki sposób? Składając, tak jak Paweł do Hebrajczyków napisał, tą jedyną ofiarę, która naprawdę ma znaczenie, bo te wszystkie inne były czym? Cieniem, tylko symbolem wskazującym na jedną prawdziwą ofiarę z życia i krwi naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Te teksty z Księgi Daniela, no tam jest tych okresów czasu trochę podanych. Jak będziecie chcieli sobie to powtórzyć, to czytajcie wszystkie przekłady, tylko nie nowy. Nie warszawską Biblię, dlatego że tam jest to tak przetłumaczone, że ja dopóki nie wziąłem starego przekładu czy tysiąclatki, nie mogłem w ząb zrozumieć, o co tam chodzi. Nie wiem czemu, ale ta Biblia warszawska źle to tłumaczy, jest to pogmatwane. Patrzcie sobie w inne tłumaczenia, jak te tygodnie tutaj chcecie zrozumieć. Jest tam powiedziane, że do przyjścia tego wodza, pomazańca jest tygodni 7 i 62 po zbudowaniu tam przekopania rowu i tak dalej, czyli po odbudowie Jerozolimy. Pierwszy okres 7 tygodni, 7 razy 7 dni to jest 49, dzień za rok 49 lat, to jest od 457 do 408 roku przed naszą erą, kiedy dokończono odbudowę Jerozolimy, przywrócenie wszystkich już funkcji. Potem 62 tygodnie do księcia Mesjasza, czyli mamy rok 27. Jak będziecie kalkulatora używać, żeby te daty sobie sprawdzić, to pamiętajcie, że nie ma roku zerowego. Bo jakbyśmy dodali 408 i 27, to nam ile wychodzi? 430, matematyka, 5, a mamy 434, prawda? Bo tutaj to wygląda w ten sposób, że jak mamy minus 1 i dodamy 1, to jest ile? 0. Ale jak mamy pierwszy rok przed naszą erą
i minie rok, to nie mamy roku zerowego, bo go nie ma w historii, tylko jest rok pierwszy. Dlatego tutaj o ten jeden jest ta różnica matematyka, a liczenie czasu. Czyli mamy 27 rok naszej ery, chrzest Pana Jezusa i wtedy zaczyna się ten ostatni 70 tydzień w połowie tego tygodnia, czyli po upływie 3,5 roku na wiosnę 31 roku naszej ery, Mesjasz zostaje zabity. Nasz Pan, Zbawiciel Jezus Chrystus został ukrzyżowany i potem mija jeszcze 3,5 roku, kiedy apostołowie skupiają się na Jerozolimie i okolicach, ale w 34 roku ginie Szczepan, rozpoczynają się te pierwsze prześladowania i wtedy chrześcijanie z Jerozolimy uciekają, rozpraszają się i dzięki temu Ewangelia rośnie, prawda? A te 2300 wieczorów i poranków od 457 roku trwa przez ten okres czasu tych 70 tygodni, o których mówiliśmy, a potem dalej do roku 1844, bo w tym roku Pan Jezus zakończył co? Służbę w miejscu świętym niebiańskiej świątyni, a rozpoczął w miejscu najświętszym. I apostoł Paweł właśnie w liście do Hebrajczyków pięknie to wszystko opisuje. Także wiecie, tutaj z jednej strony mamy te wspaniałe proroctwa, które jak popatrzymy na historię, wszystko się zgadza. Zostały wypełnione, no co do joty. Więc tutaj nie ma dla mnie przynajmniej, i myślę, że dla was też, dlatego tu jesteście, żadnej wątpliwości, że te proroctwa zostały przekazane przez kogo? Przez kogo? Przez Boga. A Daniel był tylko narzędziem, które spisało to, abyśmy my mogli te proroctwa czytać i budować na tym swoją wiarę. I wtedy, wracając do tego dnia, kiedy ja tą książkę tam czytałem i te myśli tak mi się tam po głowie kotłowały, ja sobie wtedy powiedziałem tak. Ja dowodu na to, że Daniel napisał księgę Daniela, jakiegoś namacalnego, mam czy nie mam? Nie mam. Ale to jest niemożliwe, żeby bez natchnienia Bożego ktoś napisał takie proroctwa, które no, prawie w 100% się już wypełniły. A jeżeli to Bóg natchnął, to ja nie wierzę, żeby Bóg dopuścił do takiego bajkopisarstwa, żeby ktoś się podszywał pod Daniela i opisywał to jako Daniel, a nie był Danielem. I wiecie, tak wtedy na tym zostałem, natomiast Pan Bóg pozwolił mi w późniejszych latach na to, żeby pewne rzeczy odkryć, które potwierdziły to moje myślenie. Pamiętacie ten tekst, który Artur czytał na samym początku? Bez wiary nie można podobać się Bogu, bo ten, kto przystępuje do Boga, to co? Musi wierzyć, że Bóg istnieje i co robi? I nagradza tych, którzy go szukają. I Pan Bóg nagrodził mnie, jeżeli chodzi o te poszukiwania, naprawdę w taki wspaniały sposób. Miałem okazję być w Londynie wiele razy, bo jak odwiedzałem Anetę, to zawsze sobie jechałem do Londynu na cały dzień, żeby iść do Muzeum Brytyjskiego. Ale kiedyś, 20 parę lat temu, byłem pierwszy raz w Londynie i też cały dzień spędziłem w Muzeum Brytyjskim, żeby popatrzeć przede wszystkim na te kawałki gliny, które pochodzą z czasów Daniela, z czasów Cyrusa, Nebukadnezara, gdzie są opisane rzeczy, o których my czytamy w Piśmie Świętym i które są takim żywym dowodem na to, że Biblia nie kłamie i że Biblia jest najbardziej wiarygodnym źródłem historycznym, jakie możemy w ogóle sobie wymarzyć.
W Muzeum Brytyjskim znajduje się mnóstwo eksponatów i bardzo dużo jest glinianych tabliczek, glinianych cylindrów, które są pokryte pismem klinowym i zawierają kroniki, zawierają listy pisane przez starożytnych władców. Tutaj możecie zobaczyć taką tabliczkę glinianą. Te takie rowki, które tutaj są, to jest właśnie to pismo klinowe. Jest to kronika Nabopolazara. Nabopolazara, który objął władzę w Babilonie w 625 roku przed naszą erą, a był ojcem Nebukadnezara. Nabopolazar zbuntował się, bo najpierw był władcą zależnym od Asyryjczyków. Asyryjczycy go postawili na czele Babilonu, ale widział, że Asyria już upada i zbuntował się przeciwko Asyryjczykom, wszedł w sojusz z Medami i wspólnymi siłami Asyrię zniszczyli, że Imperium Asyryjskie przestało istnieć. Tutaj na tym cylindrze też jest kronika Nabopolazara, opisuje jego czyny i podboje. A w 605 roku przed naszą erą, co żeśmy już na początku tam wspominali, pierwsze słowa Księgi Daniela opisują, że trzeciego roku panowania Jojakima, króla judzkiego, nadciągnął Nebukadnezar, a tak gwoli prawdy, Nebukadnezar, gdy nadciągnął pod Jerozolimę w 605 roku, nie był królem, bo jeszcze jego ojciec Nabopolazar żył. Nebukadnezar był wtedy księciem, następcą tronu i będąc właśnie pod murami Jerozolimy, dotarła do niego wiadomość o śmierci ojca. I Nebukadnezar zostawił armię pod Jerozolimą i z małym oddziałem na przełaj przez pustynię ruszył do Babilonu, żeby uchwycić władzę. I Nebukadnezar stał się najpotężniejszym władcą Babilonu. To był człowiek niesamowicie uzdolniony pod wieloma względami. Jako wódz, jako władca, polityk, administrator i uczony również, ponieważ posiadał też bardzo rozległą wiedzę. Za jego panowania Babilon rozkwitł, że był najpiękniejszym miastem świata i nie bez powodu był nazywany perłą i chlubą Chaldejczyków. A o dokonaniach Nebukadnezara to wiemy z takich kawałków gliny, takich cylindrów, ponieważ jest ich dosyć wiele odnalezionych. Takim zwyczajem starożytności było, że gdy rozpoczynano budowę jakiejś budowli, czy sakralnej, czy pałacu, czy jakiejś innej takiej użyteczności publicznej, to zamurowywano w węgle tej budowli właśnie taki cylinder, na którym było wypisane, kto kiedy zdecydował, żeby dany budynek wznieść. No i w Iraku archeolodzy, rozkopując ruiny starożytnych miast, nie tylko w Babilonie, ale w innych miastach babilońskich, znaleźli wiele takich cylindrów, które chwalą właśnie Nebukadnezara jako potężnego władcę budowniczego i tak dalej. A Nebukadnezar miał się czym szczycić, bo za jego czasów Babilon dorósł do wielkiej potęgi, rozbudował się na drugi brzeg Eufratu. To miasto miało ponoć około 500 tysięcy mieszkańców. To jest coś niewyobrażalnego, jak w starożytności tak potężne miasto mogło istnieć. Jednym z najbardziej takich znanych dzieł budowlanych z czasów Nebukadnezara to wiszące ogrody, które dla swojej żony wybudował. Także to, co znamy z historii Księgi Daniela, ta pycha Nebukadnezara, gdy kiedyś wyszedł na taras i powiedział, czy to nie jest ów wielki Babilon, który zbudowałem na siedzibę króla dzięki potężnej mojej mocy i dla uświetnienia mojej wspaniałości. No faktycznie po ludzku mógł takie słowa powiedzieć, prawda? Nie wiem, czy wam kiedyś pokazywałem te cegły, ale jak przygotowywałem tę prezentację dawno temu, to myślałem sobie tak, że bo wiedziałem, że na cegłach w starożytności bardzo często były napisy, ponieważ cegły były produkowane w taki sposób, że robiono formę, w której były te napisy jakby ułożone i glinę tam wkładając,
Te napisy odbijały się na glinie, potem ta cegła była suszona, no i te napisy pozostawały, są wyraźne do dzisiaj. I tak myślałem, że znajdę gdzieś w jakimś muzeum taką cegłę, jakieś zdjęcie, ale to zdjęcie i to zdjęcie tych cegieł z czasów Nebukadnezara, tutaj widzicie te napisy, one mówią o tym, że te budowle właśnie były wzniesione na rozkaz Nebukadnezara, to nie znalazłem na stronach muzeum, tylko na Amazonie, bo za 100-200 dolarów można sobie taką cegłę kupić, bo tego jest po prostu mnóstwo. Ja sobie nie kupiłem, bo by mnie Magda wyrzuciła z domu z tą cegłą. Ale powiem wam jeszcze jedną rzecz. Jak wtedy chodziłem po tej wystawie dotyczącej Środkowego Wschodu, tych starożytnych różnych artefaktów w Muzeum Brytyjskim, to było dla mnie niesamowite. To było niesamowite patrzeć na te rzeczy, które dotykali król Cyrus, król Nebukadnezar, być może Daniel to dotykał. No to było naprawdę coś wspaniałego. Tym bardziej, że napisy, które zostały odczytane z tych kronik, one potwierdzają to, co jest w Piśmie Świętym. I później Pan Bóg mnie pokierował w taki sposób, że w Księdze Daniela zobaczyłem taki fragment, który może nie jest jakimś tam ważnym fragmentem, ale który utwierdził mnie w przekonaniu, że nikt inny oprócz Daniela, Księgi Daniela nie mógł napisać. Nikt tego nie mógł napisać, bo nikt nie mógł mieć tej wiedzy, która w Księdze Daniela jest dla nas przekazana oprócz Daniela, a wiąże się to z królem, poznajecie? Belsazarem. Ostatnia uczta Belsazara, prawda? 13 października 539 roku przed naszą erą. Co się wtedy wydarzyło? Cyrus razem ze sprzymierzonymi Medami uderzył na Babilonię, pokonał armię w polu i dotarli pod Babilon. Oblegli Babilon, ale Babilon był miastem, no, można powiedzieć, praktycznie nie do zdobycia. Dlaczego? Mury Babilonu były tak potężne, były tak grube, że na koronie tych murów dwa rydwany mogły w pełnym pędzie się mijać. Takie były szerokie te mury. Mury były zbudowane w ten sposób, że zewnętrzne warstwy były z kamieni czy z cegieł, natomiast środek był wypełniony taką ziemią z kamieniami, z gruzem i bramy były tak skonstruowane, że w momencie zagrożenia otwierano w suficie takie klapy i ta ziemia z jakimś gruzem zsypywała się, że zasypywała przejście. Mury były nie do rozbicia, brama zasypana nie do przejścia, także Belsazar naprawdę mógł się czuć bardzo bezpiecznie w tych murach i mógł sobie kpić z Medów i Persów, tym bardziej, że w obrębie murów były pola uprawne, które można było podczas oblężenia uprawiać nad Eufratem, zbierać jakieś tam plony. Co prawda nie było tego tak dużo, żeby żyć w komforcie, ale jakoś przetrwać można było. Co się wydarzyło tamtej nocy 13 października 539 roku przed naszą erą w Babilonie? Belsazar wydał ucztę, na której bawiono się, no i uczestnicy tej uczty spili się, byli pijani i Belsazar postanowił jeszcze czymś zabłysnąć. Rozkazał przynieść naczynia ze świątyni Boga, żeby on, jego współbiesiadnicy, kobiety, które tam były, żeby mogli pić z naczyń, które były przeznaczone do świętego użytku. I wtedy czytamy, pojawiła się na ścianie ręka, która napisała pewien napis. I nikt nie mógł zrozumieć, co tam jest napisane. Wiecie, czemu nikt nie mógł zrozumieć, co tam było napisane? To nie była jakaś magia, to nie o to chodzi. W językach semickich
zapisuje się tylko i wyłącznie spółgłoski, nie zapisuje się samogłosek. I teraz pojawił się napis, kilka słów, gdzie były tylko i wyłącznie spółgłoski bez samogłosek. Te spółgłoski mogły oznaczać wiele różnych słów, w zależności od tego, jakie samogłoski się tam dołożyło. I dlatego nikt nie mógł zrozumieć, o co chodzi, bo trzeba było znać kontekst, żeby te słowa we właściwy sposób odczytać. I tam mamy takie piękne sprawozdanie, że przychodzi matka do Belsazara i przypomina mu o kim? O Danielu, prawda? Daniel wtedy był już starcem. No miał chyba ponad 80 lat w tamtym czasie. Przyszedł i odczytał królowi, co tam jest napisane. Najważniejszym zabytkiem, jaki ja chciałem zobaczyć w Muzeum Brytyjskim, był ten cylinder Cyrusa. Jest on tam na takim honorowym miejscu na środku jednej z sal, wystawiony w takiej gablocie za grubym szkłem. A ten cylinder opisuje między innymi właśnie zdobycie Babilonu. Wiecie, w jaki sposób Medowie i Persowie zdobyli to miasto nie do zdobycia? Oni puścili Eufrat w kanał, który wykopali tam w jakiejś odległości od miasta, że Eufrat popłynął na pustynię i wtedy koryto rzeki stało się suche i żołnierze weszli tam przez to koryto między wały, natomiast nikt nie pilnował bram w tych murach od strony rzeki, a ktoś od środka te bramy pootwierał. I pamiętacie, jakie jest sprawozdanie na temat Belsazara, co się z nim stało? W księdze Daniela na końcu tego rozdziału jest napisane: tej nocy zginął Belsazar i zginęli też ci, którzy z nim brali udział w tej uczcie. Zostali po prostu wygładzeni przez Medów i Persów, którzy zdobyli miasto. Ale jest bardzo ciekawa rzecz związana właśnie z Belsazarem. Postać Belsazara była powodem, że przez wiele lat na księgę Daniela patrzono jak na bajkę. Wiecie dlaczego? Bo Belsazar jest przedstawiony w księdze Daniela jako król Babilonu, jako ostatni król Babilonu, podczas gdy wszyscy historycy starożytni zgodnie podawali, że ostatnim królem Babilonu, który panował aż do najazdu Cyrusa, był Nabonid. I to jest fakt historyczny. Ostatnim królem Babilonu był Nabonid. I przez długie lata obrońcy autorytetu Pisma Świętego nie mieli żadnych argumentów na to, żeby się przed tym obronić, bo i historycy starożytni greccy, Herodot, i historycy rzymscy, gdy opisywali tamte dzieje, wszyscy zgodnie podawali, że ostatnim królem, który do 539 roku panował nad Babilonem, był Nabonid. O Belsazarze nie było ani jednej wzmianki, nic. Ale Pan Jezus kiedyś, jak Żydzi mu kazali uciszyć ludzi, którzy wołali na jego chwałę, to powiedział takie słowa: powiadam wam, że jeżeli ci będą milczeć, to kto będzie krzyczał? Kamienie. I faktycznie przyszedł czas, że kamienie zaczęły wołać. Tutaj jest taki jeden. W mieście Sipar znaleziono cylinder Nabonida, czyli ostatniego króla Babilonu. I nagle się okazuje, że na tym cylindrze jest napisane, że był ktoś, kto się nazywał Belszaruzur. Czyli to jest to imię, które w Biblii jest jako Belsazar przedstawione. A co tam jest napisane, tutaj mamy przetłumaczone. I tak oto Belsazarowi, wyższonemu synowi, mojemu potomkowi, włóż w serce cześć dla wielkiego bóstwa, oby nie ulegał grzechowi, oby nasycił się obfitością życia, oby cześć dla wielkiej boskości mieszkała w sercu Belsazara, mojego ulubieńca pierworodnego syna. Nagle okazuje się, że Belsazar co? Istniał, prawda?
I do tego był synem króla, pierworodnym synem króla, czyli nie do końca Biblia tak fantazjuje, prawda? Ale co dalej? Cylinder Nabonidas Ur, który też mówi na temat Belszar Uzura. Ale najciekawsza jest ta kronika. Dlatego, że tutaj, na tej kronice jest napisana taka historia, że Nabonid, gdy objął władzę, powstał pewien konflikt między nim a kapłanami w Babilonie, dlatego że Nabonid był wyznawcą Boga Księżyca, który nazywany był Sin. I Nabonid na kilkanaście lat usunął się z Babilonu, wyjechał na północny zachód i przez kilkanaście lat rządził krajem nie z Babilonu, tylko z pewnego miejsca gdzieś tam oddalonego od Babilonu. Natomiast w tej kronice jest zapisane, że swojego syna Belsazara uczynił panującym nad Babilonem, takim koregentem jakby. Więc Nabonid rządzi kilkanaście lat krajem gdzieś tam z jakiegoś miasta na prowincji, a w Babilonie rządzi Belsazar. Zaczyna to wszystko jakoś pasować, prawda? Ale jest jeszcze jedna najlepsza według mnie rzecz. Jak ludzie mówili, że Księga Daniela jest bajką, to wróćmy na chwilę do bajek. Pamiętacie, jak w bajkach jest przedstawione, jak król chce kogoś nagrodzić, to co mu z reguły daje? Pół królestwa, księżniczkę za żonę, tak? Ale jak król chce kogoś tak wywyższyć, to którym go czyni w królestwie? Drugim? A pamiętacie, co Belsazar powiedział wtedy tej ostatniej nocy? Głośniej. Belsazar powiedział, że ten, kto odczyta, to tam dostanie złoty łańcuch, zostanie wynagrodzony i będzie rządził w królestwie jako trzeci. Dlaczego? Bo Belsazar był drugi. Proste? Pierwszy był Nabonid, drugi był Belsazar, więc Belsazar mógł kogoś wynagrodzić w ten sposób, że uczyni go trzecim w królestwie. I powiedzcie mi teraz, jeżeli Księga Daniela byłaby pisana tam w 250 roku przed naszą erą, w 160 roku przed naszą erą, kto by wiedział o takim szczególe, że Belsazar powiedział tej ostatniej nocy takie słowa? Jak wtedy, w tamtych czasach w ogóle nie pamiętano, że istniał ktoś taki jak Belsazar? Kto by napisał słowa, że będzie rządził jako trzeci? Ludzie, którzy to słyszeli, zginęli. Oni zostali wycięci przez Medów, przez Persów tej nocy. Sam Belsazar zginął. Jeżeli tego Daniel nie napisał, to nikt inny by tego nie mógł napisać. Pan Bóg objawia nam te rzeczy po to, żeby pokazać nam, że panuje nad każdym szczegółem historii tego świata. Nad sprawami wielkimi i nad drobiazgami. Możecie sobie wyobrazić, jaki byłem szczęśliwy, jak to odkryłem, bo dla mnie nie ma żadnej wątpliwości, że Księga Daniela od początku do końca została napisana przez Daniela. Ja rozumiem, że ci, którzy nie wierzą w Boga albo udają, że wierzą, nie mogą pojąć, jak ktoś mógł kilkaset lat czy kilka tysięcy lat przed jakimiś wydarzeniami je opisać. Ale ja wiem jak. Bóg to Danielowi objawił, Daniel to opisał. Opisał, że będzie lew, czyli Babilon, ale potem przyjdzie niedźwiedź, który będzie miał w paszczy trzy żebra, bo pokona trzy państwa, prawda? A tam była mowa o Lidii, o Babilonie i o Egipcie. Ludzie chcieli to wyjaśnić w ten sposób, że to zostało napisane już po tych faktach. Ale naprawdę jest tak, że Pan Bóg to wszystko przepowiedział, a Daniel to spisał. I są takie czasami drobiazgi, na które czytając rzadko kiedy zwracamy uwagę. Jak to, że Belsazar powiedział do Daniela, że będzie trzecim w królestwie. Ale Pan Bóg
zadbał też o takie szczegóły, żeby nam pokazać, że ta księga jest podstawą wszystkiego. I nieważne kto co mówi, nieważne kto kim jest, jak się odnosi do tego, dla nas jedynym źródłem poznania jest Słowo Boże. I my musimy się go trzymać, tak jak to jest napisane, jak pochodni świecącej w ciemnym miejscu, aż zaświta ten dzień, kiedy nasz Zbawiciel wróci i zabierze nas do siebie. Pan Bóg zadbał o to, żeby przedstawić nam historię świata, żebyśmy wiedzieli, w którym momencie jesteśmy dzisiaj. W Księdze Daniela czy w Księdze Objawienia są opisane te wszystkie rzeczy, a Pan Jezus tuż przed swoim aresztowaniem, przed swoją śmiercią, jak mówił do uczniów, to powiedział takie słowa. Gdy ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział kto? Kto napisał Księgę Daniela? No Pan Jezus powiedział jasno. Kto czyta, niech uważa. Mamy wiele różnych proroctw przedstawionych. Zdecydowana większość już się wypełniła. A Biblia od samego początku do końca przedstawia ten konflikt między dobrem a złem, Bogiem a szatanem, między tymi dwoma systemami. Z jednej strony zło reprezentowane przez Babilon, a z drugiej strony dobro reprezentowane przez Jerozolimę, przez miasto pokoju, miasto Boże. Pan Bóg nagradza tych, którzy Go szukają. I wierzę, że tą nagrodę ma dla nas, bo jesteśmy tutaj dzisiaj, szukamy Go i każdym dniu naszego życia chcemy znaleźć więcej. Tak jak Pan Jezus powiedział o tym, kto szukał tej perły pięknej czy tego skarbu, kopał i dokopał się. Życzę wam, aby Pan Bóg dał wam wiele chwil wspaniałych na studiowaniu Jego słowa, odkrywaniu Jego treści, ale najbardziej, żebyśmy wszyscy trzymali się tego słowa i nie odeszli od niego ani na krok. Amen.